Dzień dobry, witajcie w nowym Vlogmas. Jest za 10:07 rano, a ja jestem w gdańskim Jelitkowie. Co tu robię, moi drodzy? Nie cierpię na bezsenność zdecydowanie. Chętnie bym dzisiaj dłużej pospała, ale zastępuję dzisiaj moją koleżankę na spotkaniu przedsiębiorców z Pomorza. No i właśnie ona jest członkiem takiego stowarzyszenia, na którym ja miałam okazję już być gościem i naprawdę poznałam tutaj świetnych ludzi i bardzo fajne firmy. No i ona teraz wyjechała i szukała zastępstwa, bo to jest taka, wiecie, tam ich zasada, że trzeba być na wszystkich spotkaniach. Długa historia, także oto jestem. Trzeba się wspierać, pomagać sobie, więc tym akcentem zaczynamy ten piękny dzień. A Nowotel Marina takimi światełkami wita mnie. Dziękuję. Spotkałam koleżankę podczas networkingowego śniadania i ona jest na siłowni i właśnie idę teraz ją odwiedzić, ale super networking, słuchajcie, bardzo wam polecam. Tu jest Nowotel, w którym miałam spotkanie, a tutaj, moi kochani, jest nasz piękny Bałtyk i mimo, że się śpieszę, to stwierdziłam, że te 5 minut już niczego nie zmieni w kwestii mojego spóźnienia, ale wizyta na zaśnieżonej plaży może zmienić ten dzień na jeszcze lepszy. No nie, no zobaczcie. Dziewczyna z nadmorza. Jestem nieustannie lojalna, zachwycona moim regionem. I no nie mogę się nacieszyć tym, że żyję na północy Polski, w Gdańsku. To jest coś niesamowitego. I nawet zimą, kiedy nie mamy tak dużej chęci na spacery i obcowanie z naturą, to i tak mnie do niej ciągnie. Zobaczcie, jaka duża fala dzisiaj. Aktualizacja pogodowa, moi kochani. Śniegu nie ubyło, ale też nie przybyło i dzisiaj odgruzujemy karmnik, bo kupiłam w Action ziarenka, o, nawet już mamy tutaj jakiegoś zainteresowanego, więc potem to zrobimy. Mój ulubiony moment, czyli kalendarze. Mam do was, kochani, pytanie. Czy w waszym życiu grudzień jest miesiącem spokojnym, takim, w którym możecie się pokłonić nad przygotowaniami do świąt, nad przeżyciem tego duchowo? O, jakie słodkie! Dosłownie w przenośni. Czy też grudzień jest dla was bardziej niż zazwyczaj pracowity? Jesteście spięci, przemęczeni i zamykacie rok w różnych aspektach, w takim wymiarze również na przykład zawodowym, że w waszej branży jest teraz ciężej. Jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda. Zobaczymy, co tam w tłym posłychać. O kurczę, co to za maluszek? Mulled wine. Czy to jest jakaś zawieszka zapachowa? Trzeba coś pewnie zdjąć. Napiszcie mi, co to jest, może ktoś z was wie. I jeszcze mam dla was dzisiaj jedną historię związaną z moją przyszłością. Zadzwoniła do mnie znajoma, która przyjaźni się z moją byłą przyjaciółką, z którą ja miałam kilka lat temu, jakby zakończyłam relację przez okoliczności, które nie były sprzyjające, ale te okoliczności się zmieniły, czas mija i ja zaczęłam za nią tęsknić, wspominać ją z sentymentem. No i tak co jakiś czas o niej myślę i nagle dzwoni do mnie właśnie, powiedzmy, taki łącznik, osoba, którą mamy we wspólnych znajomych. I tak się zastanawiam, tak czysto teoretycznie, nie? Czy to nie był znak, czy to jakby to nie była taka sytuacja, która miała popchnąć mnie do tego, abym odezwała się do tej mojej ex-przyjaciółki, bo ona była mi bardzo bliska przez wiele lat i różne mam relacje w życiu, ale tak, takiego pokrewieństwa dusz i takiego połączenia to chyba nie miałam z nikim w swoim życiu na takiej płaszczyźnie
nie tylko takiego ludzkiego dogadywania się, ale takiej też duchowej, potrzeb życiowych i różnych rozterek, rozkmin. No, mamy dużo rzeczy podobne, więc może warto dać szansę takiej relacji, spotkać się na kawę bez żadnych oczekiwań. Jak myślicie? Strasznie mi wzięło na wspomnienia i takie sentymenty, więc nie wiem. Powiem wam, że od tego telefonu po prostu myślami jestem tam. I znowu taka zielona herbatka. A burżuła. Kochani moi. Kultowy róż. Super, jestem ciekawa jaki kolor. Super jest ten kalendarz w ogóle, muszę wam powiedzieć. Przepiękny, taki koral. A wiecie, że dzisiaj rano, jak wstałam o tej 5 z hakiem i się malowałam, byłam taka przeraźliwie blada, taka wiecie, z niewyspania. I tak sobie pomyślałam, Boże, jak szkoda, że nie mam przy sobie różu, bo ja wczoraj wieczorem wszystkie kosmetyki sobie przygotowałam kolorowe. Oj, czemu schowałam to z powrotem, to nie wiem. Wiecie, i przyniosłam to do łazienki, no bo toaletkę mam w sypialni, no a Piotruś i Luis smacznie spali, więc nie chciałam ich obudzić. No i właśnie malując się miałam taką refleksję, więc gdybym tylko otworzyła ten kalendarz o 5:30, to miałabym ten róż. A zresztą, słuchajcie, nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Trochę na czubek nosa. Wiecie, jak kobieta wygląda z zaczerwienioną końcówką nosa? Z czym to się kojarzy? Kto wie, ten pisze komentarz. No więc tak, idę, słuchajcie, nagrać jeden materiał sponsorowany i potem się widzimy. No po prostu widzimy się potem. Ta zupa cebulowa dzisiaj smakuje jak? Jak niebo. Ona powinna być jeszcze zapieczona w piekarniku, ale nie mam odpowiednich naczyń. Więc jako wielka zwolenniczka działania na zasobach i na tym, co mamy tu i teraz, robię po prostu w miseczkach, które mam. I będzie bez zapieczenia, po prostu grzanki będą zapieczone. Dziękuję za uwagę. Ojejku, będę miała siłę, żeby płakać za chwilę. Aromacik. Tak to wygląda. Serek z Aśki zapieczony. Mega dobrze. Moja biedna myszeczka się zaziębiła. Ta szynka będzie dokarmiać ptaszki. Tak, Luisiu? Ojej, pająk tu zamieszkał, zobacz. Pająk. Ojej, on nie żyje. Ojej, takie przykre to było. Dobra, odgruzowane. Możemy sypnąć. Takie ziaranka można kupić teraz chyba wszędzie, w Lidlu widziałam, w Action, w Deals. Luis, jakie ząko, ale to nie dla ciebie. Zapraszam na szybki przegląd świątecznych ozdób z Agata Meble. Bardzo lubię ich dodatki, a ten sklep nie jest super popularny. Tymczasem tu jest dużo przepięknych rzeczy, jak te kubki, dziadki do orzechów, również w takim wydaniu, glamour, ozdoby dużych gabarytów, ale też ceny dość wysokie, bo tak od 300 w górę. Tu znowu dziadki, no i te cudne kubki, słuchajcie, mniej niż 10 zł, a szczerze to jedne z najładniejszych kubków, jakie widziałam w tym roku. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce. Nie ma spania, jak jest vlogmas. Wasza zdrówka. Zapraszam pana serdecznie, ale światełko się włączyło i wygląda, jakbyś miał wścieklizny w oczy. Chodź na rączki do mamuni. Na rączki do mamuni. Do doktora? Jedziemy do doktora i weźmiemy na rączki piesia. Chodź. Chodź na rączki. Chodź. Fun fact o naszym psie. Nie da się go wziąć na ręce. Chodź na rączki. Widzisz, jak on reaguje na rączki? Jedyna sytuacja w życiu, kiedy można to zrobić, to wtedy, kiedy jesteśmy u doktora. Na rączki, chodź. No chodź na rączki. On na komendę, chodź na rączki, ucieka. Tylko u doktora masz paraliż, nie? Do doktora?